Hej, hej, a ja znów chciałem się pochwalić, jak się urządziłem w garażyku, bo ten DT600 w połączeniu ze starym Kondorem, w którym ten magnetofon cały czas świruje, brzmi tak pięknie, że ja siedzę tu całą noc, już chyba o 22, 3 chyba, a jest 3, czy już po 3, i nie mogę się nacieszyć dźwiękiem tego Kondora w połączeniu z DT600. Zwłaszcza ta kasetka Sandry, ta wolniejsza, nie ta taneczna, brzmi tak pięknie, że normalnie masakra. No na nagraniu pewnie tego nie słychać w życiu, ale tu jest tak przepiękny dźwięk, jak na radiomagnetofon oczywiście, chociaż ja i tak... no może z wieżami za wiele do czynienia nie miałem, ale i tak powiem wam, że wieży też nie słyszałem nigdy. Może dlatego właśnie, że mało do czynienia z nimi miałem. Ale to by musiał być jakiś jakby to powiedzieć, no power, nie wiem, no może nie power, ale jakość, żeby pokonać tego Kondora. Bo z takimi tańszymi wieżyczkami, z jakimi miałem do czynienia, no to Kondor je zjada wszystkie. Nie mocą, ale jakością. To jest tak piękny, bogaty dźwięk, że jest masakra. Sobie tutaj piecyk postawiłem koło siebie i siedzę, żeby mi zimno nie było. Całą noc słucham. A jeszcze wam się pochwalę, że idzie do mnie około 10 nowych kaset. Albo kaset 8 i 2 płyty, coś takiego. Także no, co to będzie, musiałbym drugi telefon wyciągnąć i wam pokazać, bo teraz nie mam jak podejrzeć. Dobra, no to tak. Idzie do mnie Ace of Base na kasecie. Happy Nation, którą kiedyś miałem, inna okładka była. No i u tego samego sprzedawcy, żeby się zmieścić w 4 dychach. Miał tylko takie rockowe, ale też je znam, też lubię. Czyli Meat Loaf, Bat Out of Hell. Płytka to jest. I ta ostrość mnie denerwuje, ciągle się guje. Nie wiem, jak to się czyta. Nick Black, czy Nike Black, Silver Side Up. Też płytka. I tutaj się w 4 dyszkach zmieściłem. I jeszcze kasetki, które też dopiero w poniedziałek przyjdą, chociaż przyszłyby wcześniej. Tutaj mamy same kasetki. Blue System, Obsession. Jakieś Disco 30. Disco Dance Hits, Balloon Bolan Marley, kurczę, Balon. Kim Wilde. The Very Best Of, pamiętam, kiedyś się ją słuchało. No i Sandra, tym razem z tymi nóżkami na okładce, Paintings, chyba ten album się nazywa. To już będzie moja trzeci album Sandry. Kaseta czwarta, no bo jedna jest podwójna, te faworki. No i tak, Technotronic, Trip On. This, the remixes, nie wiem jak te remixy będą brzmiały, ale Technotronika też się kiedyś słuchało, także fajnie będzie sobie przypomnieć. Top Hits 9.3, 7 Techno i tu Unlimited. No i to na tyle. Także nie przeciągając, ja tutaj się dalej będę delektował Sandrą i czekamy na nową muzyczkę. No to tak, jeszcze wracając do Kondora i DT600, to właśnie to połączenie sprawia, że on brzmi wyjątkowo, bo tutaj mamy korektorek, bo sam Kondor gra troszeczkę tak sucho, za mało ma średnich, także w DT600 tak do połowy je popodnosiłem i jak dla mnie brzmi to bajecznie, jakoś tak nawet bardziej bogato, jakoś tak no ładniej niż bezpośrednio z magnetofonu, nawet w tamtym nowym Kondorze, bo ten grał teraz trochę niemrawo, o ile w ogóle grał, ale
DT600 z tym korektorkiem. Brzmi to tak bajecznie, że po prostu siedzę, delektuję się. Nie mogę się nadziwić, jaki ten dźwięk jest, kurczę, pocieszny, no. Kumpel też przyszedł wcześniej, też zasiadł, przy tym zaczął swoje ulubione muzyczki z dawnych lat z telefonu puszczać, mu się dźwięk podobał z tego Kondora. Chociaż tylko z telefonu, a ja teraz słucham właśnie z DT600 swoich kaset. No i powiem wam, że jednak, no, muszę potwierdzić, zdecydowanie bardziej mi się podoba ta druga kaseta, ta w klasycznym stylu, niż ta dance'owa, no bo tamtej można posłuchać, ale ta to jest naprawdę bajeczne brzmienie dla mnie, jak już mówiłem, takie mistyczne, coś pięknego, ta kasetka jest super. Dźwięki pięknie się wybrzmiewają, ale dobra, bo przeżywam, a nic więcej tutaj do pokazania nie mam, to zmykam, trzymajcie się, hejku.